Nazywam się Andrzej Iwan, mam 61 lat. Wykonywałem najpiękniejszy zawód świata. Byłem piłkarzem. Cześć Andrzej, bardzo miło Cię widzieć. Witam serdecznie, Tomek. Słuchaj, ta rozmowa będzie trochę, umówmy się, no jak grzebanie w otwartej ranie, albo nie do końca zabliźnionej ranie, ale też moment ukazania się tej rozmowy zbiega się z momentem ukazania się drugiego wydania Waszej książki z Krzyśkiem Stanowskim, Spalony. I od tego chciałbym zacząć, pozwól. Kto wymyślił fakt powstania samej książki? Czy Ty, czy Krzysiek? Tak do końca nie jestem przekonany ja nie znałem Krzyśka, poznałem go przez Tomka Ćwiąkałę, spotkaliśmy się w hotelu Mercury, jeszcze tym starym, gdzie byłem często kwaterowany, pracując w telewizji Orange, i tam spotkaliśmy się i wtedy taka luźna rozmowa, parę rzeczy wcześniej powiedziałem Tomkowi, i pewnie Tomek gdzieś tam przekazał Krzyśkowi. I w tym momencie Krzysiek mówi, że dobrze by było pogadać, być może coś się z tego urodzi. Mm-hmm. No i tak się zaczęło. Długo cię trzeba było namawiać na zwierzenia? No bo w tej książce są, mówiąc kolokwialnie, bebechy na stole. Ja muszę powiedzieć tak, że ja miałem wiele rzeczy już napisanych. Kiedyś miałem taki plan wydać książkę z Pawłem Zarzecznym, mm-hmm. ale przestraszyłem się. No bo wszyscy wiemy, jaki Paweł jest. I troszeczkę się bałem, że za dużo będzie chciał wymagać ode mnie, żebym mówił. Natomiast tutaj jakoś niespecjalnie długo. Biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw, zdecydowanie wyszło na to, że ta książka ma prawo i może dosyć szybko się pojawić. Z tym, że już wiedzieliśmy, że to będzie książka nie do końca sportowa, tak? Pomimo tego, że ja byłem sportowcem, bo po prostu ja jako powiedzmy tam średniej klasy piłkarz w porównaniu do takich ludzi jak Grzesiek Lato czy Włodek Lubański, no nie mogłem pisać tylko o sporcie, bo nikogo by to nie obchodziło tak naprawdę. I wiedziałem, że muszę się otworzyć. I też mając już jakieś tam doświadczenie w rzeczach, które no, nieczęsto dotykają sportowców, myślałem, że będzie to też jakaś forma gdzieś terapii. Oczywiście względy finansowe również były brane pod uwagę. Tego się nie da ukryć. Czyli była w tym jednak jakaś pewna forma nawet kalkulacji, można by wręcz rzec. No, na pewno tak. I kalkulacje takie nie tylko, no, kalkulator nam się kojarzy z matematyką i z liczeniem, ale również kalkulacji takiej życiowej. No, czy jak to zostanie wszystko odebrane, i mimo wszystko zdecydowałem się, bo jakoś tak nie mam z tym oporów, żeby opowiadać pewne rzeczy, i myślałem, że też to może być jakaś dla młodych ludzi kwestia przestrogi, żeby uważać na to, co się robi. Naprawdę, nie to, że teraz idealizuję, ale tak myślałem wtedy. Czy ty zawsze miałeś w sobie tak duże pokłady szczerości i samokrytycyzmu, który to przebija niemal z każdej strony tej książki i z każdej minuty rozmowy z tobą? Czy to się pojawiło wraz z wiekiem? Jakim byłeś młodym człowiekiem? No, muszę powiedzieć tak, że moja młodość, no, jak każdego chłopaka chyba, no może nie każdego, ale większość, na peryferiach Krakowa, czyli w Nowej Hucie, no była taka, jaka była, no proza życia. Pewne niedostatki. No i
kwestia nic nie robienia, tak? Zajęcia się jakimiś rzeczami, powiedzmy po szkole. Wiadomo, że no to była gra w piłkę, ale no ciągle w piłkę się nie dało grać. Jak był wieczór, to inne rzeczy. I jakoś tak nie miałem oporów opowiadać no wszystkiego w zasadzie, co się przeżywało. I nie sprawiało mi to większych problemów. Byłem raczej otwarty. Chociaż potem chyba nawet się zmieniłem na bardziej zamkniętego, ale niekoniecznie dalej starałem się być szczery, natomiast już nie potrzebowałem szerokiego audytorium do tego, żeby pewne sprawy czy przemyśleć, czy porozmawiać z kimś o czymś. To się tak różnie kształtowało. A czy byłeś wobec siebie samokrytyczny, będąc młodym człowiekiem? Czy raczej dominowało u ciebie fanfaronada na zasadzie, co to nie ja? Znaczy, no nie wiem, jak to powiedzieć, kiedy ja byłem młodym człowiekiem. No, poczułem się dorosły w zasadzie, kiedy przyszedłem do Wisły Kraków. Pomimo tego, że miałem dopiero 16 lat, no to wszedłem już w takie dorosłe życie, bo większość kolegów moich, no, wszyscy byli starsi w drużynie, bo to była pierwsza drużyna Wisły Kraków. Natomiast no, myślenie moje było cały czas młodzieńcze. Chcę cię zapytać, czy jesteś samokrytyczny? Czy byłeś samokrytyczny już wtedy? No właśnie, jeśli chodzi o samokrytykę, no raczej można to podzielić w kwestiach, na przykład, kiedy graliśmy w piłkę. Graliśmy w piłkę na pieniądze, grało się osiedle na osiedle i tak dalej. No to zawsze miałem duże pretensje do siebie, jeśli coś tam zawaliłem. No, jeśli chodzi o szkołę z kolei, a jakoś tak inaczej. Ta krytyka raczej nie wchodziła w grę, no bo jak większość, no bimbałem sobie, powiedzmy, ze szkoły, jak większość moich kolegów, więc tutaj mowy o krytyce nie było, o samokrytyce. I to tak jakby się dzieliło, ale no, w młodości raczej nie, tylko dotyczyło to, powiedzmy, gry w piłkę. Ta książka to jest książka też strona po stronie. Także w tym nowym rozdziale, który ja już miałem okazję przeczytać, ty nie, bo ja wiem, że nie przeczytałeś w ogóle samej książki, więc tym bardziej nie przeczytałeś tego dodatkowego rozdziału, który napisał Krzysiek. Z tej książki przebija nawet, to już nawet nie tyle samokrytyka, co samobiczowanie się. Ja rozumiem, że jest to w twoim odczuciu pewnego rodzaju własna kara za własne błędy, które popełniałeś, które popełniasz dalej w swoim życiu. A jednocześnie patrzę na reakcję pewnie w większości młodych ludzi, którzy obejrzeli chociażby ostatni Hate Park razem z tobą, który prowadziłeś z Krzyśkiem. I to są reakcje nadzwyczaj w zdecydowanej większości pozytywne na twój temat. Ludzie bardzo doceniają właśnie ten fakt, że potrafisz mówić o swoich słabościach i o swoich nałogach, złych nałogach, w sposób bardzo otwarty. Czy myślisz, że jest w tym zadziwiający wręcz rozdźwięk między tym, co ty o sobie myślisz, a między tym, co myślą o tobie ludzie? Czy nie masz czasami takiej myśli, która ci przechodzi przez głowę, kurczę, może ja jestem jednak lepszy niż to, co ja sam o sobie myślę? Muszę powiedzieć tak, że ja w ogóle jestem w szoku, że ludzie co do mojego przypadku w ten sposób reagują. W życiu bym się nie spodziewał, to już po pierwszym wydaniu książki, że będzie tyle pozytywnych opinii czy głosów. Natomiast z mojej strony rzeczywiście ja wiem, że jestem i podkreślają to, czy moje dzieci, czy moi bliscy w ogóle, no, wnuki to już nie mówię, znajomi, że jestem gdzieś dobrym człowiekiem, ale wstępują momentami we mnie demony, naprawdę demony, że po prostu nie potrafię się inaczej zachować.
Wzięło się to stąd, że dosyć wcześnie popadłem w te nałogi i niestety nie potrafiłem z nimi stoczyć równej walki. Przegrywałem w większości. Gdzieś tam były krótkotrwałe pojedynki, ale generalnie przegrywałem i stąd powiedzmy w drugiej części mojego życia momentami wręcz siebie nienawidziłem. I tak w dalszym ciągu tak jest tak naprawdę, bo cały czas w tej chwili nawet choćby mam bezsenne noce, myślę co będzie i tak dalej, i tak dalej. Stąd muszę powiedzieć, że dziwiłem się, że ludzie o mnie sądzą zupełnie coś innego niż ja o sobie sądziłem i sądzę. I chciałbym im podziękować za to, bo to jest jakaś forma wsparcia, ale tak jak myślałem, że pierwsze wydanie książki będzie dla mnie jakąś terapią i takim kopem psychicznym w sensie właśnie walki, to było być może tak przez krótki okres, stosunkowo krótki, bo minęło 9 lat od wydania książki, prawie 9 lat. Więc te pierwsze, powiedzmy, może 2 lata było ok, w miarę sobie dobrze radziłem, ale później znowu wróciłem do starych nałogów i to tak, można powiedzieć, bez opamiętania. Doszły do tego jeszcze inne właśnie czynniki życiowe, tak jak utrata prawa jazdy, to kolejny brak hamulca i to się tak nakręcało, że miałem wiele momentów takich, że po prostu nie chciało mi się żyć, bo wstydziłem się spojrzeć w oczy żonie, odezwać się, czy do dzieci. Taki ciężki, bardzo, bardzo ciężki okres w moim życiu. Nie chcę za dużo opowiadać o tym, co się znajdzie w tym ostatnim rozdziale, w tym dodatkowym rozdziale, bo on między innymi o tym mówi, o utracie przez ciebie prawa jazdy, o utracie przez ciebie jakby relacji z żoną, ale chciałbym cię zapytać też i jakby to, co cię znowu wpędziło w potężnego doła, to już nawet nie można mówić o dole. Czy coś się w twoim życiu zmieniło od kilku tygodni? Ta twoja wizyta tutaj u nas w kanale sportowym kilka tygodni temu w Warszawie, jakby z jednej strony to był Hyde Park, z drugiej strony miałeś okazję, bo Krzysiek zakulisowo, wiedziałem o tym, ale zakulisowo postanowił spotkać cię z ludźmi odpowiedzialnymi dzisiaj za Wisłę Kraków i doszło do tego spotkania i masz, znowu dzisiaj pracujesz, czy będziesz pracował, tego nie wiem, już w Wiśle Kraków. Czy patrzysz na siebie i patrzysz na swoje życie trochę inaczej niż jeszcze te 4 tygodnie temu? No muszę powiedzieć, że jednak tam powiedzmy ostatnie tak naprawdę 3 tygodnie zrobiły tyle zamieszania w moim życiu, że ja się nie ogarnąłem jeszcze z tym tempem tego wszystkiego. Nie zmieniłem zdania ani o sobie, ani myślenia. To jest za krótki okres. To jest za krótki okres, żeby 60 lat wymazać z pamięci. I muszę powiedzieć, że byłem zszokowany, jak szef Rady Nadzorczej Wisły Kraków, pan Tomek Jarzyński, z którym Krzysiek zaaranżował spotkanie. Ja myślałem, że będzie chciał porozmawiać. No tak, jako że był kibicem od dawna, no a tu wyszła propozycja pracy i to z Wisły. No więc no, niebywały szok, bo mówię, pierwsze to mówię, no, rany boskie, to przecież nas hejtują tak, że koniec i mnie, i Wisłę, i to się nie ma prawa udać, to nie może być na szybko tak po otrzymaniu tej propozycji. No ale okazuje się, że od środy zaczynam. Oczywiście już byłem 2 razy w klubie, tam gdzieś w jakiś sposób ustaliliśmy zakres obowiązków i tak dalej. No wiadomo, że muszę też
pozasportowe, poza zawodowe sprawy sobie poukładać, w sensie gdzieś tam uczęszczania na jakąś terapię. Ale no jeszcze to do mnie nie do końca dochodzi. No mam to, co mówiłem już, cały czas bezsenne noce, myślenie, jak to będzie, czy dam radę, czy podołam. Bo no, byłem zrezygnowany po prostu i wydawało mi się, że nie jestem w stanie już wyjść gdzieś na prostą, ale czy tak będzie, no to najbliższa już, myślę, przyszłość powinna coś więcej pokazać. Andrzej, czy masz jakieś reakcje swojej rodziny, swoich wnuków chociażby, swoich dzieci na Hyde Park, na ten program, który wydarzył się kilka tygodni temu? Szczerze mówiąc, no, moje dzieci, no, przecież bardzo dorosłe już osoby, i córka, i syn, no nawet, nawet nie musiały oglądać tego programu, żeby mieć wyrobione zdanie o mnie. No, stało się jeszcze trochę więcej niż do tej pory. No bo doszły do tego nieporozumienia w małżeństwie, nieporozumienia. No, trochę to inaczej zostało odebrane przez, powiedzmy, środki, które, no, które sprawują władzę, w sensie, no mówię, policji, prokuratura i tak dalej. Ale z dziećmi no, rozmawiamy bardzo często. Cały czas jestem w kontakcie z córką, która mieszka w Niemczech. Nie widzieliśmy się dosyć długo. Co prawda na święta byłem u nich. A z synem no, to mam codzienny kontakt i widujemy się i rozmawiamy telefonicznie. I tutaj no, za długo to wszystko trwa, żeby to jakaś nagle szok dla nich był, czy jakaś sprawa taka z gatunku no, nie do przeskoczenia i tak dalej, no bo gdzieś tam zawsze na jakiś czas się podnosiłem, potem znowu upadałem. Natomiast jeśli chodzi o wnuki, to chyba nie za dużo wiedzą, no bo stosunkowo już duże dzieci, bo jedna wnuczka skończyła 12 lat, drugie są w tym samym prawie że wieku, bo wszystkie są, cała trójka, dwójka Bartka i córeczka córki jest, one się urodziły w tym samym roku. Co ciekawostka, Bartek ma dwójkę, a nie bliźniaki z tego samego roku. I chyba jeszcze nie wiedzą do końca, co jest grane, chociaż Nikoś, syn Bartka, jako że jest zagorzałym sympatykiem, cytował mi wiele fragmentów z tego pierwszego wydania książki. Gdzieś, nie wiem, no chyba czytał albo słuchał gdzieś. Gdzieś się dowiedział. Także z nimi raczej, z dzieciakami rozmowy no, nie zbaczają na jakiś tam temat. Nie chciałbym ich gdzieś już za wcześnie wprowadzać w stan taki, żeby, no, żeby się nie martwiły i tak dalej. No, próbuję tak przynajmniej na razie, ale na pewno w niedługim czasie dojdzie do pewnych rzeczy, do pewnych rozmów, nawet z dzieciakami, bo to już są dzieciaki, ja w tym wieku to już o wszystkim wiedziałem, co ojciec dobrego robi, co mama robi dla nas, żeby wszystko miało ręce i nogi. I także, że tutaj wiele się nie zmieniło. Pewnie słyszałeś to już wiele razy, ale pozwól, że ci jednak opowiem to z własnej perspektywy, chociaż pewnie nie będą to dla ciebie nowe słowa. Otóż lekarze pracujący z ludźmi mającymi różne uzależnienia, albo tak jak w moim przypadku, ja jestem po depresji, powiedzą, że są pewne etapy, które trzeba przejść, żeby wyjść z tego mroku. Ty mówisz o terapiach po wielokroć. Jakby pierwszym etapem jest zdanie sobie sprawy z tego, przyznanie się przed sobą samym, przed lustrem, tak, mam problem, rzeczywiście coś się ze mną dzieje nie tak. Drugim etapem jest powiedzenie znowu sobie,
chcę dać sobie pomóc. Sam nie dam rady po prostu przez to przejść, chociażbym nie wiem, jakim wielkim był macho, to po prostu sam nie dam rady. A trzecim etapem jest znaleźć właściwego terapeutę i właściwe wsparcie. Wydaje mi się, a nawet jestem pewien, że ty masz już jesteś po tym kroku pierwszym i po tym kroku drugim. Ale kiedy słyszę o tym, że ty cały czas trafiasz na terapię i też słuchałem bardzo uważnie Hate Parku, kiedy mówisz, że jeden terapeuta, drugi terapeuta, że nawet nie do końca jesteś w stanie im wyjaśnić to, co w tobie siedzi, o tych wszystkich demonach, to cały czas wydaje mi się, że nie trafiłeś jeszcze na właściwego człowieka, być może na właściwego lekarza czy właściwego terapeutę. Tego ci brakuje, tego trzeciego kroku. Być może. Być może, bo tu mnie jest ciężko oceniać. Też no, terapeuci mają swój określony sposób prowadzenia takiej terapii. I no, ja bym nie chciał tutaj ingerować. No, no, próbowałem. Przynosiło to efekty, ale jakoś krótkotrwały. Ale jak przynosiło krótkotrwały, to znaczy, że mogło przynieść też dłużej trwający okres, gdzie no, po prostu dawałbym radę w życiu. Myślę, że jednak tu najwięcej, zdecydowanie najwięcej powinno zależeć ode mnie. Tak, ale... i nie, Andrzej. Wiesz, myślę, że tak i nie, bo jesteś oczywiście, to ty jesteś podmiotem tej książki, jesteś podmiotem swojego życia, to ty jakby, nikt za ciebie tego życia nie przeżyje. No niemniej, to są ludzie, którzy mają pewne instrumenty i pewne narzędzia do tego, żeby ci jednak podać rękę i poprowadzić dalej. Myślę, że jest tak, jak jest wiele, jak mówię, ja nie mam twoich doświadczeń, nie borykam się z tymi nałogami, z którymi ty się borykasz, nie piję alkoholu, więc trudno mi jest też się porównywać. Niemniej akurat w tym, co ja przechodziłem, jest tyle różnych szkół i metod leczenia, że ja też dopiero trzeci terapeuta był tym, który mi pomógł. Pierwszych dwóch też nie odnosiłem wrażenia, że coś jest lepiej. Może ty też ciągle nie trafiłeś na właściwego człowieka, ale zmierzam do tego, że nie wolno zaprzestać poszukiwań. O tym mówię. Ja czasami wychodziłem, znaczy czasami, w większości z założenia, bo tak naprawdę bardzo często dopadały mnie stany depresyjne również. I wtedy właśnie sięgałem po najlepszego dla mnie terapeutę, wydawało mi się, to jest czyli alkohol. Czyli alkohol. I to było, bo te stany potem depresyjne, kiedy próbowałem przestać pić, no podwójnie działały. Całkowity stres. No, no teraz się łapię na tym, że na przykład przedwczoraj panicznie się bałem czegoś, nie wiem czego. No to być może to jest taki okres abstynencji, jeszcze stosunkowo bardzo krótki, gdzie no, nawracają pewnie gdzieś tam ochota na napicie się, rozładowanie tego stresu. Mam nadzieję, że w końcu rzeczywiście znajdę, no bo teraz ja muszę powiedzieć, mam taką sytuację, że już nawet Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej się do mnie zgłosił, wyznaczył mi ponoć bardzo dobrego, bardzo dobry ośrodek w Krakowie i właśnie jutro, jeszcze ostatni dzień, czyli we wtorek 16, ostatni dzień wolny, że tak powiem, bo w środę zaczynam pracę już na Wiśle. Właśnie muszę sobie zorganizować harmonogram spotkań z terapeutą. I no, ja szczerze mówiąc powiem tak, że wiem, że od terapeuty zależy dużo. No, sam dałeś swój przykład. Natomiast ja wiem, że u mnie zależy ode mnie przede wszystkim. Ja już, nie wiem, być może jakiś nowatorski sposób prowadzenia terapii mi zaimponuje na tyle, że rzeczywiście będę szedł tą linią, którą mi wyznaczy. Ale generalnie wiem, że no, sprawa numer jeden to
moja głowa, która no niestety stawała się już coraz bardziej pusta, tak naprawdę, i to nie do śmiechu, bo to jednak demoluje organizm, tryb życia, jaki ja prowadziłem. Jakby masz tego świadomość, więc to już jest ten pierwszy krok zrobiony. Masz świadomość, że masz problem i masz świadomość, że musisz otrzymać pomoc z zewnątrz, żeby sobie z nim poradzić, więc te pierwsze dwa kroki zostały zrobione. Tak naprawdę pytanie jest jedno i najistotniejsze, i może najtrudniejsze. Czy jest w tobie tyle ognia dalej, żeby żyć? Czy te ostatnie tygodnie zmieniły coś w tym, że patrzysz na świat? Wiem, że nie masz, bo już to powiedziałeś, nie masz o sobie lepszego zdania niż 3 tygodnie temu, ale czy to, co się zdarzyło wokół ciebie, pozwalają ci myśleć i patrzeć na ten świat jednak przez minimalnie chociaż bardziej różowe okulary? To, co powiedziałeś na końcu, czyli minimalnie lekko zaróżowione, lekko, ale bardzo lekko. To jest zbyt krótko, żeby to z siebie gdzieś tam odsunąć zupełnie i nie zwracać na to uwagi. Wydaje mi się, że jednak dalej jeszcze jestem słaby, bardzo słaby. Myślę, że praca na pewno, taka rzeczywiście, powiedzmy, gdzie będę musiał stawiać się o 9:00 i trochę oglądać, trochę no, meczów i tak dalej, to przywróci mi wiarę, że w to, że, no, że mogę jeszcze żyć normalnie. I to jest najważniejsze, żebym się do tego przekonał ja. Ale jak na dzień dzisiejszy, muszę szczerze powiedzieć, że takim optymistą nie jest. Bo ten cel jest na razie bardzo odległy. Pamiętaj, tutaj akurat maksyma Leo Benhakera, krok po kroku, jest, dobrze się sprawdza. Bo jeśli rzeczywiście spojrzysz gdzieś, gdzie twoje życie byłoby dobre, stabilne, poukładane, to dzisiaj wydaje ci się być bardzo dalekie do sięgnięcia i do złapania, ale krok po kroku, tydzień po tygodniu. Krok po kroku to jest bardzo ważne właśnie w przypadkach, jeśli się ma do czynienia z człowiekiem uzależnionym, i to tak ja w moim przypadku nie tylko od alkoholu, jestem uzależniony od hazardu, bo nigdy się nie powinno mówić, że byłem. Jesteś cały czas, bo jakbym miał pieniądze i poszedłbym grać, to bym pewnie się znowu zatracił w tej dziedzinie, ale no, to jest brak pieniędzy takich, które pozwalałoby mi nagranie takie, powiedzmy, jak kiedyś wcześniej, powoduje to, że z tym mam na razie spokój. Natomiast no, z kolei no, no, ten alkohol u mnie to jednak sprawa bardzo, bardzo poważna. I najgorsze są właśnie dla no, każdego uzależnionego stany euforyczne i stany depresyjne. Tak. Jeśli jesteś znowu jak w jakiś dołek wpadniesz, trzeba uważać bardzo, wtedy się pilnować, wtedy dzwonić, gdzie się tylko da, i szukać pomocy, ewentualnie spotykać się z kimś, i również w stanach euforii, że w momencie, kiedy wydaje ci się, że świat przed tobą otworem, trzeba się bardzo, bardzo pilnować. I to muszę pamiętać, że ten krok po kroku jest najważniejszy i dopiero potem można gdzieś tam próbować podskoczyć. I tutaj też chcę ci powiedzieć, że właściwy terapeuta odegra tutaj wielką rolę, bo jeśli ktoś dobrze ciebie w cudzysłowie przeczyta i stwierdzi, że jesteś taką osobą, która no, miewa nadmierne góry i nadmierne doły, no to wtedy przepisze ci właściwą farmakologię, po prostu, która ci obetnie i góry, i doły, na czas jakiś. To nie jest rozwiązanie na zawsze, ale ta farmakologia w takim krótkim okresie bardzo pomaga. Wiesz, przy czym pomaga? Pomaga spać, czego... No właśnie, tego mi brakuje w tej chwili. A brak snu jest bardzo trzecią dobę doradcą. Prawie, że nie śpię. Prawie, że nie śpię. I no właśnie, no... I 4 tygodnie temu pewnie sięgnąłbym po butelkę i wtedy zasypiam. No oczywiście ja mam tam tabletki i tak dalej jakieś,
które by mi pomogły, ale nie chcę, bo potem bałem się, że na przykład przyjdę dzisiaj do programu i mogę mówić, jakbym był nawalony, no. Mhm. Bo różnie reaguje organizm, raz dobrze, a raz gorzej. No, więc no, chciałbym, żeby była taka farmakologia, która mi pomoże. No, próbowałem już różnych włącznie z wszywkami, Esperal i tak dalej, Anticol, różne leki. Oprócz tego oczywiście nasenne, te takie, które się zażywa rano, żeby być w miarę pogodny, żeby się nie ciągnęło do używek. I no, w moim przypadku na krótko to czasami zdawało egzamin, ale no, przychodzi taki moment, nawet jak pamiętam, kiedyś byłem zaszyty i nie wiem, po miesiącu, półtora miesiąca przegrałem w kasynie, no i zacząłem pić, bo mi było wszystko jedno, czy jak to się dla mnie skończy, a nawet bardziej chodziło o to, żeby mi się coś stało, ale no, okazało się, że nic mi się nie stało, coś tam, jakiś mały problemik zdrowotny no i wracałem do tego już bez oporów, tak jak skoro mi się udało przepić, powiedzmy tam wszywkę, no to już nie miałem przeszkód żadnych. No dopiero w momencie, kiedy no powiedzmy trzeźwiałem, wtedy pojawiały się problemy, wstyd i tak dalej. Natomiast no dobrze by było, żebym trafił rzeczywiście, jakby były takie leki, które by mi pomogły, bo ja jestem słabym człowiekiem po prostu i potrzebuję takiego wsparcia, jak powiedziałeś, farmakologicznego, żeby mi to pomogło w jakiś sposób. Słuchaj, każdy z nas jest na swój sposób słabym człowiekiem, a najsłabsi pewnie są ci, którzy uważają się za najmocniejszych, bo to trochę jak z żelazem. Jak złamiesz żelazo, to trudno je potem posklejać, tych maczo. Ciągle myślę, że po prostu nie trafiłeś na właściwego człowieka. Trafiasz na wielu odpowiednich ludzi na swojej drodze, akurat w tym przypadku jeszcze nie udało ci się trafić na tego właściwego. Tego ci bardzo życzę. Słuchaj, żeby trochę zmienić temat jednak, bo jesteśmy tutaj po to, żeby jednak porozmawiać również o Andrzeju Iwanie, sportowcu, to zapytam cię o to. Mówią o tobie, że masz fenomenalną pamięć. Pomimo wszystko. No, lubisz wspominać, rzeczywiście. Jak kozacy w piłkę grali? Lubisz te wspomnienia? Znaczy, ale nie lubię, powiedzmy, w gronie takim, gdzie ktoś tam, przepraszam, że użyję tego słowa, był Januszem jako kibic i tak dalej. Takie wspominki raczej, no, kiedyś bardzo często spotykaliśmy się w gronie byłych piłkarzy z różnych klubów. W Krakowie to było bardzo popularne, prawie że codziennie. Na ile komu czas pozwalał i spotkaliśmy i wtedy było bardzo zawsze wesoło, niekoniecznie musiał być wtedy też alkohol przy kawce, bawiliśmy się świetnie i no, pewnie, że miło się wspomina pewne rzeczy i generalnie no, teraz to w zasadzie tak, wnuk bardzo często pyta o pewne rzeczy. Nie na wszystkie mu mogę odpowiedzieć, bo uważam, że jeszcze nie. Ale na pewno kiedyś więcej się dowie. Zobaczymy, jak to się potoczy. A co odpowiadasz swojemu wnukowi, kiedy pyta cię o finały Mistrzostw Świata? Już jedną historię ci, którzy obejrzeli Hyde Park, znają, ale do niej też wrócimy, że nie jesteś dumny z roku 82, ale najpierw cofnijmy się o 4 lata. Jest rok 1978 i wierzyć się nie chce, drodzy widzowie, Andrzej Iwan debiutuje w reprezentacji Polski oficjalnie podczas finałów piłkarskich Mistrzostw Świata. To
dzisiaj w zasadzie rzecz nie do, w zasadzie nie do uwierzenia. Wchodzisz na mecz z Tunezją od 60 minuty, potem kolejne spotkanie z Meksykiem, grasz już, to była faza grupowa, grasz do 75 minuty meczu. Czy sądzisz, że to wtedy przyszło za szybko, za wcześnie, bo byłeś wtedy, dzisiaj o takich chłopakach jak ty mówiono, mówi się wonderkid, czyli wielki talent, którego jeszcze świat nie zna. To były trochę pogmatwane czasy. Rok 76 debiutuje w pierwszej lidze ówczesnej, czyli dzisiejszej Ekstraklasie. W 77 dostaje pierwsze powołanie do reprezentacji. I co ciekawe, oczywiście jeszcze byłem juniorem, prawie przez 2 lata. I ja nie mogę grać w tej reprezentacji dorosłej. Bo dlatego, że w 78 również, przed Mistrzostwami Świata, był turniej UEFA Juniorów. To się nazywały Mistrzostwa, obecne to są Mistrzostwa Europy U19. I Polska była gospodarzem tych mistrzostw. Więc, no, powiedzmy, władze związku, w porozumieniu pewnie z sekretarzami partii ówczesnymi, doszli do wniosku, że musimy zrobić jakiś sukces, więc nie, przepis wtedy UEFA czy FIFA, nie wiem dokładnie, zabraniał zawodnikowi, który zagrał już w pierwszej reprezentacji, grać w kategorii niższej, w juniorach. I ja przez to jeździłem na zgrupowania reprezentacji, ale tylko tak, żeby się przyglądać, nie grałem w tej karze i dopiero mogłem zadebiutować na Mistrzostwach Świata. Tutaj wielkiego sukcesu jakiegoś i tak nie odnieśliśmy. No, zajęliśmy 3. miejsce, no powiedzmy. Może to i sukces, chociaż wszyscy liczyli na to, że mówisz o tej imprezie juniorskiej teraz. Tak, tak, że wygramy, ale no, kamanda ze Związku Radzieckiego była nie do zatrzymania. I no, przez to wydaje mi się, że też ja sobie pofolgowałem, bo tu byłem gwiazdą wielką w reprezentacji juniorów. W reprezentacji Polski już znałem tych zawodników, Kazimierza Dejnę, Włodka Lubańskiego dopiero poznałem na samym zgrupowaniu przed Mistrzostwami Świata, ale no, Grześka, Latę i no, wszystkie te gwiazdy nasze, no, niektórych znałem już z Wisły też. I jakoś tak chyba troszeczkę spuściłem z tonu. Nie miałem jakby motywacji, żeby... Byłem pewniakiem, że jadę na Mistrzostwa Świata jako pierwszy. Bo trener Gmoch podczas zgrupowania zimowego na początku 78 roku powiedział mi to. W samolocie wracaliśmy ze zgrupowania z Kuwejtu, znaczy z Jugosławii i Kuwejtu. Powiedział, że ja na pewno jadę na mistrzostwa, ale on mnie musi teraz schować, bo będę czarnym koniem i tak dalej. No i no już tutaj, powiedzmy, w środowisku piłkarskim byłem znany podczas tych mistrzostw juniorów, ale no, świat seniorskiej piłki nie wiedział o mnie praktycznie nic. No i jakoś tak no, przy moim charakterze to chyba za dużo sobie pozwalałem już wtedy. I na te mistrzostwa pojechałem, które no, też były dla mnie rozczarowaniem, jak i dla wszystkich, bo trzeba powiedzieć, że mieliśmy wtedy no, niesamowitą ekipę, biorąc pod uwagę całość kadry. Nie było tylko Gadochy i Adama Musiała chyba i Zygmunta Maszczyka. Z 74. 74 roku, tak. Doszedł Iwan, doszedł Ale Lubański. Ale Boniek, Nawałka, Lubański, Włodek. Więc no, troszkę mi się wydaje, że jednak mimo wszystko trener się też trochę pogubił i stąd rozczarowujące nas miejsce 5., a 8., powiedzmy. Czy ty patrząc tak już z perspektywy, no wierzyć się nie chcę, 40 lat, ponad 40 lat, masz takie też poczucie, że tamta reprezentacja z 78 roku była silniejszą niż ta z 82, gdzie wywalczyliśmy medal, będąc w półfinale? No zdecydowanie. Zdecydowanie, to w ogóle nie ulega wątpliwości. To była tak naprawdę na papierze
najsilniejsza drużyna. Chociaż pamiętajmy, że o tym, że drużyna trenera Górskiego też jakoś tam specjalnie nie prezentowała się w poszczególnych meczach eliminacyjnych. Oczywiście, no, biorąc pod uwagę wyjątki wygrane choćby z Holandią, potem w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy, czy z Anglią u siebie w Chorzowie, bo remis na Wembley, no to raczej przypadkowy, ale zwycięski, który dał no, niesamowity okres dla polskich kibiców i no w ogóle dla piłkarzy również. I wydaje mi się, że oczywiście no, trener Piechniczyk miał też utrudnione zadanie w 1982 roku, bo było embargo na Polskę, stan wojenny, nie graliśmy sparingów. Tak naprawdę z innymi reprezentacjami, tylko z drużynami klubowymi mogliśmy grać. Więc to w jakiś sposób trzeba uznać za sukces ten medal w 1982 roku, ale tak naprawdę na tych mistrzostwach zagraliśmy tylko dwa dobre mecze. I to był mecz z Peru, który nam dał awans do dalszej fazy i mecz z Belgią, gdzie Zbyszek Boniek hat-tricka zdobył, więc uważam, że potencjał absolutnie miała największy ta drużyna prowadzona przez trenera Gmocha. Mówiąc o 1982 roku, słyszę wyraźnie to, co przekazujesz w jednym czy drugim wywiadzie i zupełnie nie doceniasz tego swojego medalu i swojego udziału na tych mistrzostwach, mówiąc o sobie, a przydałem się no akurat na te słabsze mecze reprezentacji Polski, bo grałeś w tych pierwszych meczach, czyli z Kamerunem i pierwszym meczem z Włochami. Oba zremisowane, bezbramkowo, bez gola, napastnik, bramki nie strzelił jak żaden inny. Mówisz o sobie bardziej per turysta, ten, który jedyne co przywiózł z Hiszpanii, to opaleniznę. I znów cię zapytam, czy nie jesteś wobec siebie zbyt krytyczny? No kurczę, jednak byłeś członkiem reprezentacji, która przywiozła medal Mistrzostw Świata. Każdy chciałby go mieć. No i jeśli chodzi o tą reprezentację, to no, ja nie mogę mieć miłych wspomnień z Hiszpanii. Nawet z okresu już przed mundialem samym. No, nie wiem, jakim cudem to się stało, że na przykład ja grając z kontuzją, miałem tą kontuzję praktycznie od marca 1982 roku, grałem w lidze, prawie każdy mecz. Grałem dobrze, grałem w reprezentacji, we wszystkich sprawdzianach klubowych. Trener Piechniczyk na mnie bardzo, bardzo liczył. I cały czas z kontuzją. No, trener Piechniczyk nie chciał wierzyć w to, że ja mam jakąkolwiek kontuzję. Dostawałem jakieś leki, na mistrzostwach już zastrzyki. No, miały to być witaminy, a okazało się, że to były blokady po prostu, które powodowały to, że ja nie czując bólu targałem ten mięsień i przetargałem go do końca. I stąd, bo to była bardzo poważna na tamte czasy kontuzja. Trochę źle, no to ja pamiętam, jak nawet na trening musiałem wyjść z tą nogą, bo Piechniczek nie wierzył, że mnie się coś stało. I no, trochę to tak miesza się z żalem też do innych osób, które mnie faszerowały lekami i tak dalej. No, pewnie miałbym z kolei żal, gdybym nie pojechał na te mistrzostwa. No z powodu takiej kontuzji, jak tam pojechał Piotr Skrobowski, który miał złamaną nogę, no, i pojechał na Mistrzostwa Świata. Także że to był no, czas paradoksów. Zresztą nie tylko w życiu sportowym, no, bo to takie czasy były. I to stąd moje takie no, wspomnienia. Na pewno nie. Ja miałem, o dziwo, najlepsze wyniki badań wydolnościowych całej kadry, od Grześka Laty nawet. No ale no, teraz już wiem dlaczego, bo badania się robiło na rowerku, nie trzeba było biegać. To zupełnie inny wysiłek. No i dlatego takie no, rozczarowany jestem, no bo potem miesiąc czasu siedziałem tam, niepewność co do przyszłości.
W kraju trwał stan wojenny, przypomnę. No właśnie i tak chodziło, znaczy tu, ja tam o stanie wojennym, wiesz, nam akuratnie to nie przeszkadzało, ten stan wojenny. O ile organizacja, logistyka była utrudniona, w sensie rozgrywania meczów towarzyskich i tak dalej, mówię o sportowcach, to my nie odczuwaliśmy. Znaczy ja osobiście nie wiem, jak inni tam przestawiali, powiedzmy, ten okres, ale jakoś myśmy tego raczej nie odczuwali, a ja na pewno, że to jest stan wojenny. Robiłem to samo, co wcześniej i to samo, co później. Także nie było żadnego problemu. Natomiast no, pewien niedosyt jednak te mistrzostwa zostawiły. I ja najbardziej, najmilej wspominam mistrzostwa świata w 1974 roku. W 1974, w którym nie miałem prawa brać udziału, ale wspaniale się oglądało to, co piłkarze grają. A potem reszta to jakoś tak nie. Nie do końca. No, pewnie, że byłem w euforii, że jadę na mistrzostwa w 1978 roku. Byłem najmłodszym zawodnikiem tych mistrzostw. Chociaż no, już na zgrupowania kadry juniorów czasami z żoną jeździłem, bo dosyć szybko zmieniłem stan cywilny. Także że, no, jakoś tak niespecjalnie. A poza tym jeszcze ten medal mi ukradli z 1982 roku, więc te wspomnienia no, są takie słodko-gorzkie. Słuchaj, teraz zacznie się gdybologia, ale cóż tam, zapytam cię. Czy Polska miałaby szansę ograć w półfinale Włochów Paolo Rossiego i zostać mistrzem świata po finale z Republiką Federalną Niemiec, gdyby Andrzej Iwan był zdrowy i mógł zagrać? Ciężko mi powiedzieć, nie, raczej nie, nie, nie. No, no ciekawy byłbym, powiedzmy, być może nie byłoby tych problemów, gdyby był zdrowy, jeśli chodzi o mecze, powiedzmy, tam z Kamerunem, czy być może to trochę inaczej by wyglądało, ale no, ja, nie ma takiej możliwości. Myśmy wtedy aż tak dobrą ekipą nie byli. Trochę szczęścia mieliśmy. I taka drabinka dosyć fajna była, że pozwoliło nam to zająć to trzecie miejsce, zdobyć srebrny medal, ale generalnie nie aż tak wysoko ja siebie nie ceniłem i jedyny piłkarz, no może dwóch było takich w historii polskiej piłki, który mógł wygrać turniej, to by był Włodek Lubański przede wszystkim, gdyby był zdrowy i on by mógł wygrać mundial w 1974 roku, na którym niestety nie był. W 1978 już był na marginesie u trenera Gmocha, można powiedzieć. I drugim był Zbyszek Boniek, no, który no, pokazał właśnie w tym półfinale w 1982 dokładnie, po bardzo słabych meczach, tych dwóch pierwszych, pokazał w meczu z Peru, potem najważniejszy mecz z Belgią, który dał nam praktycznie awans, no potem już tylko granie na wynik bezbramkowy ze Związkiem Radzieckim pozwoliło nam wejść do półfinału. No i ta absencja Zbyszka, tak? Bo być może ze Zbyszkiem w składzie z Włochami by półfinał mógł trochę inaczej wyglądać, ale Niemcy wtedy uważam, że byli bardzo, bardzo mocni. Chociaż to pamiętajmy, Włosi finalnie zostali wtedy mistrzami świata. Powiedziałeś srebrny medal, pewnie paru młodszych widzów powie, jaki srebrny, skoro brązowy. Otóż nie, wtedy rzeczywiście były medale złote, za drugie miejsce pozłacane i trzecie miejsce to był medal srebrny, za czwarte miejsce przyznawano medal brązowy. Karierę w reprezentacji Polski zakończyłeś jeszcze 5 lat później w zasadzie, 1987 rok. Ale jak tak spojrzy się na twój bilans występów od 82 do 87, to już były epizody, to już były mało znaczące mecze. Rozegrałeś raptem 8 spotkań od 82 do 87 meczu i tylko 4 mecze o stawkę jakąkolwiek w eliminacjach następnych finałów do Mistrzostw Europy i chyba do Mistrzostw Świata, na pewno do Mistrzostw Świata. Ta twoja kariera reprezentacyjna tak
patrząc na nią... Trudno to nazwać karierą. No tak właśnie, naprawdę. No właśnie. Nie, oczywiście na pewno nie osiągnąłem tego, co mógłbym, ale no, muszę powiedzieć jakieś tam usprawiedliwienie. Od 1982 roku zacząłem się sypać po prostu. Zacząłem się sypać, być może to było też to był skutek tego urazu w Hiszpanii, bo potem nagle zepsuło mi się ścięgno Achillesa, problemy z kolanami, jakieś z kręgosłupem, co chwilę coś miałem. I no stąd nawet jak dostawałem powołanie, to najczęściej jechałem ze zwolnieniem lekarskim albo na miejscu lekarz mnie po prostu wykreślał. I tak to, no, tak to się potoczyło. Jakoś tak no, nie za dobrze graliśmy już wtedy jako Wisła. Chyliliśmy się ku upadkowi tak naprawdę, bo takim był spadek do drugiej ligi. No potem trochę jakby pozbierałem się, przechodząc do Górnika, ale to też nie było na takiej zasadzie, że mogłem znaczącą rolę w reprezentacji odgrywać, bo też już nowi zawodnicy dochodzili do głosu, tacy jak Rysiek Tarasiewicz, Jasiu Urban. Także jakoś tak no, kariery wielkiej nie zrobiłem. A być może mogła być ona lepsza. Oczywiście ja też muszę powiedzieć, że ja nie byłem też tytanem pracy nigdy. Być może te kontuzje, które miałem i one się jakoś tak leczyły same, można powiedzieć. Ja nie byłem niestety człowiekiem, który pracował nad tym, żeby dojść do pełnej sprawności. Ryzykowałem wiele razy z urazami grając. Także, że to wszystko miało wpływ na to, jak to się wszystko zamknęło, jeśli chodzi o bilans reprezentacyjny. No, dzisiaj duży Andrzej miałby na temat swojej wiedzy, co robi źle, mały Jędruś, dużo większą już świadomości i wiedzę, i jak powinno się dbać o ciało, bo byłeś szybkościowcem, przy tym bardzo silny, taki naturalny po prostu talent do biegania. Tak jak mówisz, siadłeś na rower i nawet z urazem miałeś najlepsze wyniki badań na takiej imprezie jak Mistrzostwa Świata. Rzeczywiście, ja byłem specyficznym zawodnikiem, bo bardzo szybko dorosłem fizycznie. Może nie urosłem za bardzo, bo moim marzeniem to było, żeby mieć 1,87 m. Uwielbiałem grać głową i brakowało mi trochę tych centymetrów, ale z kolei no, to dawało mi też inne atuty. Byłem bardzo szybki na krótkim dystansie. No, siły też mi nie brakowało. I gdybym rzeczywiście dołożył do tego, tak, chociaż 30% tego profesjonalizmu, który wówczas miał Adam Nawałka, no to moje osiągnięcia były znacznie lepsze. Dzisiaj robiliśmy już razem misję futbol, był Marcin Żywłakow. Poza anteną zdradzę, że rozmawialiśmy z Marcinem o bieganiu w takim okolicach 45 minut. Na co ty odpowiedziałeś, co? Że ty masz już tętno 140. Tak, no ja jak pomyślę, że mam biegać. Strasznie nie lubiłem tych treningów. Ten okres przygotowawczy to dla mnie była zmora zawsze. Jak to chodzenie po górach, bieganie w kopnym śniegu to dla mnie była katorga. Chociaż najcięższy trening dla większości ja znosiłem świetnie. Każdy interwał mi pasował. Natomiast to dreptanie w miejscu, nikt nie brał pod uwagę tego, że mnie kręgosłup tam tak pracuje, że wszystko promieniuje, zakwaszam mięśnie i przez to one mi się może targały potem. No ale wtedy ja jako 16-latek czy tam 17-latek dźwigałem taki sam ciężar jak Heniek Maculewicz, który miał 28 lat i go przezywali koniu, no to sobie wyobraź, na siłowni. Więc ja tej siły nie potrzebowałem robić. Tak naprawdę miałem ją naturalną i być może, że też sposób trenowania w tak młodym wieku spowodował to, że byłem tak podatny potem już na urazy. A co z karierą klubową, powiedz mi? Oczywiście na warunki polskie, występy Wisły, Wiśle, Kraków, w Górniku, Zabrze, to są poważne osiągnięcia.
Wyjechałeś za granicę późno, no bo takie były znowu czasy. To były czasy komunizmu. 29-letni Andrzej Iwan, po prostu 29-letni piłkarz otrzymał, no bo wyjechał za granicę. 28. Przepraszam cię bardzo, poważna różnica. Wyjechałeś do kariera, nazwałbym ją, przepraszam, ale żadną jak na skalę talentu. VfL Bochum, Grecja, Aris. Oczywiście nie byłeś już wtedy piłkarzem najmłodszym, to też były inne czasy. Nie grało się tak jak dziś na bardzo wysokim poziomie, jak Ronaldo, 35 lat i dalej jest, prawda, na topie. Jak ty to ocenisz? I czy przypadkiem nie urodziłeś się za wcześnie? Czy to by coś zmieniło, gdybyś mógł wyjechać za granicę, powiedzmy, 6 lat wcześniej? No rzeczywiście. I w klubie, no na pewno jeśli chodzi o Wisłę, to nie osiągnęliśmy tego, mówię o całości, bo my tego, co mogliśmy osiągnąć, myśmy powinni kilka razy z rzędu zdobyć tytuł mistrza kraju, a zdobyliśmy go tylko raz w 1978 roku. No, rzeczywiście jakoś tak, potem ja też, musimy pamiętać o tym, że już przechodząc do Górnika Zabrze, kiedy Wisła spadła do drugiej ligi, ja zostałem wyrzucony z klubu i Górnik Zabrze mnie wziął, to ja już grałem jako napastnik, ale w miarę coraz głębiej cofałem się do tyłu, ze względu właśnie na te urazy, a to były urazy takie sprinterskie, bo ścięgna Achillesa i mięsień dwugłowy w tej samej nodze, z której ja skakałem do góry. I każdy start praktycznie z lewej nogi, to powodowało to, że już nie byłem tak też efektownym zawodnikiem, czyli tym strzelającym dużo bramek. Natomiast miałem czasami niezłą wizję gry i to jeszcze pozwoliło mi nawet, mogę powiedzieć, zaistnieć w Górniku. Gdzieś tam zostać piłkarzem roku nawet w 87. No i zagrać w Bundeslidze, zarobić kupę pieniędzy i w Arisie Saloniki, no, gdzie tak naprawdę mógłbym jeszcze pograć trochę dłużej, gdyby nie to, że przyszedł trener Gmoch i odebrał mi ochotę. Czy w piłce nożnej jest miejsce na przyjaźnie? Czy to są tylko bardziej lub mniej zażyłe znajomości? Znajomi, a nie przyjaciele, powiedz. Ja myślę, że są. Znaczy, nie tak. Teraz nie wiem. Tak do końca. Teraz jest za dużo, dowiadujemy się z mediów, czy tam z portali różnego rodzaju. Powiem, wówczas, kiedy myśmy grali, ja grałem w piłkę, zwłaszcza w Krakowie, potem w Górniku. Były takie przyjaźnie. Były tak. Przyjaźniłem się wówczas z Krzyśkiem Budką, z Adamem Nawałką. Do dzisiaj przyjaźnię się ze Zdzichem Kapką. To mówię o wiślackich czasach, ale w większości z Markiem Kusto, to rzeczywiście to zostaje na lata. Nie mam, jak najbardziej uważam, że wówczas nie była tak skomercjalizowana ta piłka. Było bardziej takie rodzinne życie w klubach. W Górniku Zabrze, no, do dzisiaj mam znakomity kontakt i zawsze mogę liczyć na Janka Urbana. Oczywiście on na mnie też, jeśli ja mu mogę w czymkolwiek pomóc. No, także że myślę, że jest na to miejsce. I no, fantastyczne było to, jak pamiętam, jak z Adamem Nawałką, bo najczęściej z nim mieszkałem w pokoju, czy w reprezentacji, czy w klubie. Myśmy już przed meczem, no, były całe te ceremonia przygotowania się do meczu, mierzenie strojów i tak dalej, fryzjer. No, teraz już nie mam z tym problemu, ale no, były i to odwiedzaliśmy się bardzo często.
bez oporów mogę powiedzieć, że wtedy były przyjaźnie, teraz to nie wiem, ale boję się, że takich nie ma. Jakie cechy ty najbardziej cenisz u ludzi? Wydaje mi się, że szczerość. Nie chciałbym, żeby ktoś mi słodził, a za plecami robił koło pióra. Chociaż Kraków to takie plotkarskie miasto, bo ja no, niezmiennie jestem związany z Krakowem, ale generalnie właśnie to jest, myślę, że u wszystkich ludzi chyba największa zaleta to jest być szczerym i mówić komuś prosto w oczy, co sądzisz o nim, o jego postępowaniu i tak dalej. A wśród przyjaciół to takie rzeczy się robi. To prawda. To już wiemy. Ty jesteś szczery i już wiemy też od początku tej rozmowy, jeśli ktoś cię nie znał, że nie masz najwyższego, najlepszego zdania o sobie. A jednak cię zapytam, jakie są jeszcze cechy swojego charakteru, których nigdy, przenigdy nie powinieneś u siebie zmieniać? O chęć pomocy innym. I ciężko mi to powiedzieć, bo w kontekście tych wydarzeń, które miały miejsce ostatnio, w ogóle w ostatnich latach, i to ciężko mi powiedzieć, bo nie chciałbym, żeby ktoś pomyślał, że jestem zakłamany właśnie. Ale ja naprawdę kocham rodzinę, dzieci, psy uwielbiam, ale no, nie każdy to może tak odebrać, bo moje postępowanie absolutnie przeczyło temu. Ciężkie jest to do wytłumaczenia, ale zawsze, kiedy bym mógł i byłbym w stanie, chciałbym pomagać innym. Czego ty się możesz nauczyć od swoich dzieci i od swoich wnuków? Od wnuków to na pewno spontaniczności. Są świetnymi dzieciakami. Od dzieci. Ja bym się nie chciał za dużo od nich uczyć, ale nie chciałbym, żeby one coś ode mnie się nauczyły. Znaczy, no, czegoś tam mogą, bo tak jak mówię, no, żeby nie miały między sobą, z mamą dobre relacje, o to, mi, to bym chciał, żeby na zawsze zostało. No a tak, no to już, no to są tak dorosłe osoby, że po prostu muszą, no, którym też chciałbym pomóc, a nie potrafię. Ja na przykład nigdy nie zbeształem swojego syna, nie oceniałem, no bo ja nie mam moralnego prawa do tego, żeby komuś coś zarzucić. Z tego powodu, że postępowałem sam jak idiota, mógłby ktoś pomyśleć, a to no, może z idiotyzmem nie ma nic wspólnego, chociaż zakrawa. Ale generalnie no, po prostu chciałbym, żeby mimo wszystko jak najmniej odziedziczyły po mnie. No, i jak na razie wydaje się, że jest okej. Tam Bartek miał jakieś swoje, grał trochę w piłkę i miał jakieś swoje zakręty też. Natomiast no, Kaśka świetnie sobie radzi w życiu. Bardzo mi wiele razy pomogła. Także no, mam z dzieciakami, mam dobre relacje i nie wstydzę się im powiedzieć pewnych rzeczy. Natomiast mówię, same niech wybierają te cechy, które by chciały mieć ode mnie, a na pewno tych cech nie jest dużo, więcej jest wad. Mimo wszystko pozostanę w tendencji optymistycznej, mam nadzieję, i zapytam cię, co uważasz ty za swój największy sukces? Największy? Tak. Życiowy sukces, sportowy sukces, być może to ten sam sukces. No chyba mimo wszystko, tak źle powiedziałem. Nie, no. Wydaje mi się, że jednak to jest
No, rodzina moja. Na pewno. Na pewno tak, jestem przekonany. Ożeniłem się bardzo młodo. Zaledwie 18 lat miałem. Nawet przez sąd musiałem brać ślub. Takie niby normalne, zwykłe pytania, a ciężko mi jest na nie odpowiedzieć z takiego powodu. Być może ta rodzina jeszcze pozwoliła mi i również oczywiście też krąg przyjaciół pozwoliła mi żyć do tej pory, o tak bym powiedział, i to myślę, że to wszystko zobrazuje. Zapytam cię o twoją największą porażkę, ale jako że o tych życiowych zakrętach rozmawiamy w zasadzie cały czas, to chciałbym, żebyśmy się skupili i pozostali przy sporcie. Co uważasz za swoją największą sportową porażkę? Takie coś, co siedzi w tobie w głowie już pewnie kilkadziesiąt lat. Że czegoś nie udało się zrobić, a powinno się dać zrobić. Znaczy moja sportowa największa porażka to jest ewidentnie to, że Wisła spadła do drugiej ligi. I ja byłem jednym z tych, którzy zostali uznani za winnych. I rzeczywiście gdzieś tam trochę racji było w tym, że zbyt dużo Wiśle nie pomogłem, żeby poszło to w kierunku utrzymania się w pierwszej lidze. I to ja kocham Wisłę i kochałem jeszcze bardziej, jak grałem. I to był dla mnie straszny cios, jeśli chodzi o sportowe porażki. Kim byś został, gdybyś nie został piłkarzem? Tego nie wiem. Tego nie wiem, kim bym został, ale podejrzewam, biorąc pod uwagę, że jako piłkarz robiłem takie rzeczy, to niekim ciekawym. Więc środowisko, w jakim dorastałem, raczej też, szczerze mówiąc, by mi nie pomogło zostać kimś poza piłką. I muszę powiedzieć, że wychowywałem się w grupie chłopaków, którzy naprawdę wielu potrafiło świetnie grać w piłkę. Ale byłem jednym z nielicznych, któremu mimo wszystko udało się coś osiągnąć. I nie wyobrażam sobie siebie jako jakiegoś tam, powiedzmy, poważnego człowieka niezwiązanego z piłką. Pewnie zostałbym nikim. Gdybyś miał na 24 godziny wejść w czyjeś buty i przeżyć jego życie, to kto by to był? Na pewno nie byłyby to, powiem tak, na pewno nie byłyby to buty mojej żony, bo nie chciałbym przeżywać tego, co ona. Natomiast ja pomimo tego, szczerze mówię, że pewne rzeczy nas dzielą, kiedyś może nie aż tyle. Dla mnie, pomimo tego, że bardzo wcześnie skończył karierę z powodu kontuzji licznych, myślę tutaj o Adamie Nawałce. I okej, powiem tak. Chciałbym w jego butach się znaleźć i przeżyć to, co on, bo to jest
pokazuje właśnie jego charakter, jak ze wszystkim można sobie poradzić i jak się odnaleźć. Został, był trenerem, selekcjonerem na bardzo fajnej dla wszystkich Polaków imprezie na Mistrzostwach Europy. I człowiek, który miał prawo się gdzieś tam załamać, ale pokazał, że wcale nie musi. Ten program nazywa się Mój Pierwszy Raz i immanentną częścią tego programu jest pewna ankieta, którą przeprowadzam na wszystkich swoich zaproszonych gościach. Pozwoliłem sobie podesłać ci te, o tych wszystkich pytaniach, które padły do tej pory, nie miałeś pojęcia, to jest jakby, z tym się spotkałeś po raz pierwszy, natomiast wysłałem ci tę ankietę, byś też mógł zastanowić się na temat różnych pierwszych razów i różnych pierwszych przypadków, które miały miejsce w twoim życiu, więc pozwól, że teraz przejdziemy do tej, tak, do tej części. Damy radę. No to chodźmy. Dzień, w którym pierwszy raz zobaczyłem swoje nazwisko w gazecie. Pamiętam, był to rok 70 chyba czwarty. Mogę się pomylić, mimo tego, że nie złą pamięć, ale w tej chwili akurat nie pamiętam tego dokładnie. Był taki coroczny turniej w Krakowie o stalową piłkę, halowy. I to był O stalową piłkę? O stalową piłkę, no z racji, że Hutnik to wiadomo związany ze stalą i tak dalej. I na wówczas pięknej hali Hutnika rozgrywany był ten turniej. I no ja jeszcze byłem trampkarzem na pewno. Czyli to był turniej juniorów. Grałem ze starszymi od siebie, trochę z chłopakami. I na tym turnieju były takie drużyny jak między innymi, powiem o Ruch, Chorzów, Stal Mielec. Ja grałem w Wandzie Kraków. Wandzie Nowa Huta wtedy. Teraz to mówią Kraków, nie wiem. Ale to była Wanda Nowa Huta. I myśmy wygrali ten turniej. I ja zostałem najlepszym zawodnikiem tego turnieju uznany. Wygraliśmy wówczas właśnie z zapleczem, można powiedzieć, pierwszoligowych zespołów, tak? Ze Stalą Mielec wygraliśmy z Ruchem Chorzów i wygraliśmy ten turniej. Zostałem najlepszym piłkarzem. Na drugi dzień, taka była popołudniówka kiedyś w Krakowie, Echo Krakowa, i tam przeczytałem na kolumnie sportowej właśnie relacje z tego turnieju i na końcu tu z tym drukiem było napisane, że chyba pojawił się wielki talent. Zawodnik Wandy, Andrzej Iwan, został uznany najlepszym. Miałem 15 lat, no więc to było tak, 74, 5 początek. I wtedy pierwszy raz zobaczyłem właśnie nazwisko, że no, byłem w szoku, że ta gazeta gdzieś pewnie tam jeszcze zalegała długo, długo mojej mamy w archiwum. Zostaniemy w tematach dziennikarskich. Dzień, kiedy pierwszy raz skłamałem dziennikarzowi podczas wywiadu. No, wiele razy, tak długo się nad tym pytaniem zastanawiałem, bo no, sporo wywiadów rzeczy udzielałem, ale generalnie na pewno kłamałem i to wiele razy, jeśli chodzi o wywiady z dziennikarzami, ale to były drobne rzeczy. Nie było tak, że coś całkiem przewaliłem, żeby to miało jakieś konsekwencje niemiłe dla dziennikarza czy dla kogoś innego. Natomiast bardziej pamiętam, że myśmy się czasami, piłkarze niektórzy, którzy lubili robić kawały, wcielali w rolę dziennikarzy i wkręcaliśmy czy trenerów, czy kolegów z drużyny. Także tutaj nie mam żadnej, nawet anegdoty takiej
która pozwoliła mi powiedzieć, że skłamałem dziennikarza, puściłem go w maliny. Chociaż no, takie banalne rzeczy, że przygotowani jesteśmy jak nigdy, oczywiście nie byliśmy, że wspaniałe warunki mieliśmy na obozie, wymagających partnerów, jeszcze nigdy tak nie pracowaliśmy ciężko. No takie banały, które absolutnie nie miały nic wspólnego z rzeczywistością, ale no, standardowe formułki kłamstw wypowiadanych przez piłkarzy, trenerów, działaczy. A odwrócę trochę sytuację i zapytam cię o to. Są pytania, których ty nienawidziłeś otrzymywać? I nie znosiłeś na nie odpowiadać? Już nie pamiętam. No, kiedyś to były trochę inne wywiady. Teraz mnie nie przeszkadza żadne pytanie. Odpowiem na każde. Natomiast wtedy te wywiady to nie były takie jakieś w czasie, kiedy grałem. Było kilku dziennikarzy rzeczywiście, z którymi się fajnie rozmawiało, no ale to już wtedy, jak w zasadzie pojawiała się ta prasa bulwarowa, no powiedzmy, no, trzeba było uważać, o czym się rozmawia z Pawłem Zarzecznym czy z Jackiem Kmiecikiem, bo to różnie mogło się skończyć. Natomiast jakoś nie pamiętam, to były banalne pytania. Jaka forma, jak się pan czuje, jak pan przeczuwa, czy tam jak czujesz, jak przeczuwasz. Nie było chyba takich. To zapytam cię jeszcze o to. Jaka jest najgłupsza, najbardziej absurdalna rzecz, jaką przeczytałeś o sobie w gazecie? Pamiętasz? Nie pamiętam. Nie było tego pytania. Tego nie. I przyszło mi do głowy teraz. No właśnie, no, co ja mogę takiego powiedzieć? Ale to już no, były absurdalne chyba w moim mniemaniu rzeczy. Ja pamiętam, że... Ale to już u schyłku można powiedzieć. Jak grałem w Bochum, no wiadomo, wtedy Liga Włoska to było marzenie każdego piłkarza i najlepsi Niemcy grali w Lidze Włoskiej no to było marzenie każdego piłkarza i pamiętam, że po moim pierwszym półroczu, że tak powiem, w Bochum, gdzie naprawdę dobrze się prezentowałem, propozycję złożyła mi Hellas Verona, czyli klub, gdzie grał Władek Żmuda. Kiedyś, wcześniej chyba. Pamiętam, że no oczywiście, ale to był Bildzeitung, trzeba to wziąć pod uwagę, że menedżer, no jakieś tam kwoty bajońskie były wpisane na tamte czasy oczywiście, ale menedżer powiedział, że ja nie jestem na sprzedaż, bo kibice mieliby prawo zburzyć Ruhr Stadion, czyli stadion, na którym mecze swoje rozgrywał VfL Bochum. A no, to musiało być absurdem, bo nigdy to były czasy, kiedy mój transfer musieliby negocjować z Centralnym Ośrodkiem Sportu w Polsce, więc nie mogło być takiej w ogóle możliwości. No ale tak mówię. No. A tak to jakoś tak specjalnie chyba nie. Chociaż muszę powiedzieć, że nie przygotowałem się na odpowiedź na to pytanie. Teraz wrócimy do już do ankiety. Dzień, kiedy kibice, skoro o nich mowa, kibice byli przeciwko mnie. No właśnie, zastanawiam się nad tym pytaniem, czy to chodzi o moich kibiców, naszych kibiców klubowych, bo kibice, gdzie nie pojechałem na mecz wyjazdowy, no zawsze byli przeciwko mnie. I ja pamiętam, no bo to może trochę zabrzmi nieskromnie, ale no często byłem jednym z wyróżniających się piłkarzy Wisły i na przykład jak jechaliśmy no gdziekolwiek, no to wiadomo było, że kibic będzie próbował przeszkadzać temu, którego się boi. Ktoś z jego drużyny i często słuchałem wyzwiska pod swoim adresem, jakieś tam piosenki może, piosenek może nie, ale nie, chociaż była taka jedna, ale to już było po
po tej aferze, którą miałem przez, w stylowej słynną wówczas, gdzieś tam, aha, widzisz, to nawiążę jeszcze do poprzedniej odpowiedzi, absurdalne, przeczytałem sobie coś absurdalnego w gazecie, to było właśnie po tej aferze, kiedy narozrabiałem w knajpie stylowa w Nowej Hucie, że pobiłem kelnerkę, czy tam dwie. To nieprawda, to był absurd. Nie, rzuciłem kuflem gdzieś tam w stronę baru, ale nie, żadnej nie uderzyłem kelnerki. To wracając do poprzedniego i właśnie po tym, nawet jak już taką z dozą humoru, kibice przeciwnika śpiewali już za chwilę, za chwileczkę Iwan jebnie kelnereczkę. No ale to było raczej bardziej śmieszne. Natomiast no wiadomo, że trzeba było się liczyć z tej nawiści. Nie wszędzie ona była jednakowa, ale przykładowo, jako zawodnik nie lubiłem Wisły, nie lubiłem jeździć na Śląsk, bo tam publiczność była bardzo wulgarna i jechali z nami jak z furą gnoju. I także później to już tak na początku może to trochę człowieka gdzieś tam. Najgorzej zawsze miałem w Szczecinie, czy jako zawodnik Wisły, czy Górnika. Tam mnie równano z błotem, równo, nie wiem czemu. Chyba dlatego, że sporo bramek strzelałem. A kibice własnej drużyny? Rok spadku? Nie, kibice się nie odwrócili ode mnie. Muszę powiedzieć jasno, oczywiście mieliby prawo, dzisiaj nie do pomyślenia sytuacja, żeby nie przyszli już wcześniej z rozmowami mobilizującymi i tak dalej, chociaż no wiadomo, że wtedy to był klub milicyjny. No i grupy nie były tak zorganizowane, jak są teraz kibicowskie. Także, że to nie było takiej możliwości. Natomiast nie odwrócili się kibice. Ja zawsze, muszę powiedzieć, mogłem liczyć na kibiców. Nawet potem, jak odszedłem do Górnika Zabrze, przez dobrych parę miesięcy widziałem ten sam transparent, który pojawiał się na Wiśle. Ivan King był na Górniku Zabrze. Mogę tylko bardzo miło wspominać kibiców własnej drużyny Wisły i Górnika. I w Bochum i w Warisie również nie miałem problemów żadnych z kibicami swoimi. Dzień, w którym czułem się na boisku niepokonany, niezwyciężony. No to pytanie trochę inaczej brzmiało. Dzień, kiedy czułem się niezwyciężony. Nie było powiedziane, że na boisku, bo akurat nie. Kiedy poczułem się niezwyciężony, to nie ma dużo wspólnego z boiskiem piłkarskim, natomiast ze sportem ma. No bo jak wspomniałem o swojej dzieciństwie czy młodości, chodząc do klasy, to często biliśmy się. I pamiętam, że nasz wychowawca, nauczyciel od WF-u, pan Zbyszek Kobylarz, zaproponował nam na lekcjach WF-u boks. Wypożyczył dwie pary rękawic z hutnika, który miał sekcję bokserską. Był zrobiony ring z materaców, no i laliśmy się. No nie miałem godnego przeciwnika wśród rówieśników w szkole, w klasie i na końcu walczyłem, no to już wychowawca mówi, no to teraz powalczysz ze mną. No to był potężny człowiek, ale jakoś tam sobie dałem radę i na końcu pan Zbyszek powiedział, że to jest walka na remis, no więc poczułem się wtedy niezwyciężony. Dzień, w którym wygrałem mecz, ja i moja drużyna, który był nie do wygrania. No to na pewno ostatni mecz sezonu
1981-82, Wiśle Kraków, mecz Wisła, znaczy odwrotnie, Śląsk był gospodarzem, Wisła Kraków. Dlaczego? Może to nie wynikało jakoś tam z przebiegu spotkania i tak dalej, znaczy no, potem to się zmieniło, ale no, nikt nie stawiał na nas, my też sami na siebie nie stawialiśmy, można powiedzieć. Dlatego, że Śląskowi wystarczał wówczas remis do zdobycia tytułu mistrzowskiego. Ale ja już byłem dogadany też z Widzewem Łódź. No więc trochę to jakby pokrzyżowało plany Śląskowi, który chciał przekupić nasz zespół, żebyśmy im oddali punkty. Mieli przygotowaną fetę na mistrzostwa, na mistrzowską fetę z okazji zdobycia tytułu. Mieli ustawionego sędziego, naszego wówczas eksportowego arbitra. I no, żadne, nawet pół znaku na niebie nie mogło wskazywać na to, że my ten mecz możemy wygrać. No i okazało się, że jeszcze no, część zawodników, nieduża część, muszę powiedzieć, dała się wciągnąć Śląskowi, więc graliśmy jakieś 13 na 9, no, nie licząc sędziów. I przeciwko nam 13 oczywiście. No i tak wyszło, że wygraliśmy ten mecz 1-0. Potem no, mało tam nie doszło do rękoczynów. Na boisku działy się no, cuda. Ktoś chciał po prostu przekręcić i kolegów swoich, i ktoś ze Śląska. I nie wiem jeszcze kogo, w każdym razie myśmy dostali, ja dostałem osobiście pieniądze od Widzewa, który już dysponował zieloną walutą za Zbyszka Bońka, którego sprzedali do Juventusu. I zaproponowałem chłopakom w klubie kwotę za wygranie meczu. To jest trochę inaczej. No i wygraliśmy ten mecz 1-0, bramkę strzelił Piotrek Skrobowski. No i to był taki właśnie bardzo, bardzo dziwny mecz, gdzie nikt po prostu, no wiemy jak ta piłka wyglądała w tych latach 80-tych, 90-tych nawet, że nie wszystko zależało od tego, jak będziesz grał. Także, że to był mecz z gatunku niemożliwych do punktowania, a mimo wszystko wygrany. Odwróćmy sytuację. Kiedy przegrałeś mecz, który był niemożliwy do przegrania? Wydaje mi się, że taki mecz przegrany, a który nie był możliwy do przegrania, to był mecz finału Pucharu Niemiec. Graliśmy z Eintrachtem Frankfurt i byliśmy może nie faworytem, bo w pucharze nie ma faworyta, jest faworyta powiedzmy jeden mecz tylko, ale dobrze radziliśmy sobie w lidze. Ja co prawda odniosłem kontuzję i troszkę byłem nie do końca dysponowany na 100%, ale mimo wszystko mieliśmy przewagę w tym meczu, graliśmy lepiej od Eintrachtu, świetnie bronił u nich Uli Stein, a mieli w składzie Lajosza Detariego, no oczywiście Włodek Smolarek też grał Janusz Turowski w tym finale, ale byliśmy zespołem lepszym, zdecydowanie. Niemniej jednak no, to oni okazali się zwycięzcami. Żal mi było tego, bo otoczka pucharowa no, to jest nieporównywalna. Wówczas to już w ogóle nie było porównywalne, powiedzmy Polska z Niemcami, co się działo przy okazji meczów pucharowych, bo do nas na mecze ligowe przychodziło powiedzmy 14, między 14 a 18 tysięcy kibiców, a do Berlina pojechało 25 tysięcy kibiców z Włochów. Więc no to było to, że czuliśmy się tacy docenieni strasznie i pewnie
no pewnie byśmy jakoś wygrali ten mecz. Być może w rzutach karnych, nie wiem, może w dogrywce, bo stać nas było na to i to może to nie jest taka oczywista sprawa, że to jest mecz, który powiedzmy był wygrany, a przegrałem, ale no, jakoś innego nie mogę sobie przypomnieć, chociaż można było się czepiać poszczególnych meczów ligowych gdzieś, ale ten mi tak najbardziej utkwił w pamięci. To może bardziej z żalu niż z tego, że przegraliśmy wygrany mecz. Dzień, kiedy na boisku zżarły mnie nerwy. Czy ciebie to nie dotyczy, bo byłeś twardzielem? Tak, ale nerwy, no nerwy miałem na postronkach czasami. I to była dziwna sytuacja, bardzo dziwna. Bo to było po tym, jak krótko po tym, jak odwiesili mnie, właśnie po tej słynnej aferze w Stylowej, odwiesili mnie i graliśmy, nie wiem, czwarty czy piąty mecz w rundzie jesiennej z Legią Warszawa. I wcześniej spotykałem się z przypadkami prowokacji ze strony piłkarzy innych klubów, bo ja byłem w zawieszeniu i wiedzieli, że łatwo mnie wyprowadzić, być może będzie z równowagi, że stracę ochotę do walki i tak dalej, no bo miałem karę zawieszoną i będę się cykał cokolwiek zrobić. No i pamiętam, że taki ostry ślizg Stefana Majewskiego, z którym już znałem się przecież z reprezentacji, spowodował to, że puściły mi nerwy. Puściły mi nerwy i w momencie, no oczywiście sędzia odwizdał faul, bo był faul. I ja nie wytrzymałem nerwowo i Stefan po tym ślizgu został tam, gdzie moje stopy. Głowa jego była tam, gdzie moje stopy. I ja odruchowo, nie? Z premedytacją mogę powiedzieć, z nerwów. Właśnie puściły mi nerwy i kopnąłem go. Nie za silno, ale kopnąłem go w twarz. O, i zobaczyłem, że sędzia już sięgał do kieszonki. Ale Stefan zachował się rewelacyjnie i powiedział panu sędziemu, że to przypadek, że nic się nie stało i tak dalej. I nie dostałem żadnej kary, bo pewnie znowu bym dostał jakąś dyskwalifikację. I wtedy to było tak naprawdę. Rzeczywiście, gdzie nie wytrzymałem nerwowo i zrobiłem taki numer, ale dzięki Stefanowi bez konsekwencji. Dzień, kiedy poczułem się naprawdę popularną osobą. Co drugi dzień w Krakowie, wiem. Znaczy, ta popularność oczywiście była stopniowana. Najpierw osiedle, potem dzielnica i tak dalej, ale to jeszcze nawet jak nie grałem w Wiśle, to gdzieś tam w dzielnicy już byłem popularny, no bo w Nowej Hucie często grało się na pieniądze w piłkę i no poszła fama, że jest tam gdzieś na stoku, mieszka taki chłopak, co gra w Wandzie i dobrze gra, no więc często byłem kaperowany przez chłopaków z innych osiedli, czy z innych drużyn, jak były jakieś turnieje, no to tak była to pierwsza popularność. Natomiast potem, no to już wiadomo, ja się dziwię się teraz nawet, bo w momencie, kiedy już zacząłem na stałe grać w drużynie Wisły, no ciężko mi było się ruszyć w Krakowie w sensie takim, żeby mnie ktoś nie poznał. A przecież nie było wtedy tam no, takich przekaźników jak teraz. Jeśli chodzi o media, no to jakieś tam były fragmenty, składy czasami podane z meczu wyjazdowego. Nie było nic takiego jak relacja, czy no, wyjątkowe jakieś mecze być może. Natomiast dużo ludzi przychodziło na stadion. Tak? No i to życie też było ograniczone poza stadionem do pewnych punktów miasta, czy się ograniczało. I wtedy już wiedziałem, że jestem popularny, bo mnie ludzie rozpoznawali na ulicy i tak dalej. Ale apogeum, muszę to powiedzieć, bo to taka dziwna sprawa była. Nawet ciemno było.
szliśmy z żoną, to było właśnie po tej aferze stylowej i naprzeciwko nas szły takie dwie starsze panie. Jedna tak się już z jakieś 10 metrów ode mnie, tak się we mnie patrzyła. No oczywiście lampy uliczne były zapalone, więc przy chodnikach, więc coś tam było widać. I słyszę w momencie, jak nas mija, jak mówi do tej drugiej starszej pani, no, zobacz, to jest ten, co pobił te kelnerki, co taką awanturę zrobił. No to już wiedziałem, że jestem bardzo popularny. Nie o taką popularność walczyliśmy, ale niech będzie. Dzień, kiedy ze śmiechu nie mogłem dalej grać. To był rok 1981 bodajże. Graliśmy Puchar Polski z Pogonią Szczecin. I szybko objęliśmy prowadzenie 2-0. I przy tym prowadzeniu sędzia podyktował dla nas rzut karny. To była jeszcze pierwsza połowa. No i oczywiście ja nie byłem wyznaczony, bo wtedy, no wcześniej trochę był Kaziuk Mieci, był Zdził Kapka jeszcze przede mną. Ja byłem może jako trzeci do strzelania karnych. I strasznie chciałem hat-tricka strzelić, klasycznego. I podszedłem do Zdzicha Kapki i mówię, Zdzichu, daj mi strzelić tego karnego, może będę miał hat-tricka. A Zdzichu oczywiście tak z taką wyniosłością, no z ironią. Nie, ja słucham założeń trenera i ja zostałem wyznaczony. Nie dam ci strzelać, a to ze złością zrobił, taką kupelską, nie? No ja mówię, no to załóż się, że nie strzelisz tego karnego. No i poszedł zakład przed tym karnym, no i nie strzelił. No i potem ja już nie mogłem po prostu, co się spojrzałem na niego, był taki zdeprymowany, to ja się cały czas śmiałem i już ze mnie pożytku na wojsku nie było, ale wystarczyły te dwie bramki strzelone wcześniej. Wygraliśmy ten mecz 2-1. I to była taka najśmieszniejsza sytuacja na boisku właśnie, która powodowała to, że już no cały czas miałem uśmiech. Jeśli nie na twarzy, to na pewno w głowie śmiałem się z Kapki. Dzień, kiedy naprawdę nie lubiłem, a może wręcz nienawidziłem swojego rywala. Znaczy, ja powiem tak, jeśli chodzi o nienawiść do rywala, jeśli chodzi o zespoły, nie mam takich. Natomiast wiele krwi napsuli mi zawodnicy, którzy mnie kryli. Były momenty, że ich nienawidziłem. No bo wtedy taki system gry był, że obrońcy kryli każdy swojego, więc były, no na odprawie trener na przykład mówi, chodzić za Iwanem, nawet jak pójdzie do kibla, to masz za nim iść. No i to były te role plastrów były niewdzięczne dla tych chłopaków też samych, bo no przepychanki słowne, wyzwiska, wulgaryzmy na najwyższym poziomie towarzyszyły. I miałem takich kilku piłkarzy, których nienawidziłem, chociaż byli sympatycznymi ludźmi, ale nienawidziłem po prostu przeciwko nim grać. I to był Hirek Barczak, obaj z Lecha Poznań. Hirek Barczak, też przecież graliśmy w reprezentacji kilka meczów razem. I Andrzej albo Marek Mądrachowski, też z Lecha. No po prostu wyzwanie, niemoc taka, której czasami nie mogłem panować nad sobą. Cały czas wyzwiska, kopanie i to byli tacy poszczególni rywale. Zdarzało się też inni, ale tych dwóch to pamiętam, bo zawsze słabo grałem, jak grałem przeciwko nim. Dzień, kiedy podjąłem złą decyzję, poszedłem nie taką drogą, jaką powinienem był pójść. No myślę, że złą decyzję podjąłem w momencie, kiedy wróciłem z Grecji i jeszcze byłem stosunkowo nie tak starym zawodnikiem, bo miałem 31 lat. Miałem 31 lat i
myślałem, że jeszcze gdzieś będę grał. I no, znalazł się klub w Austrii, z którym już praktycznie podpisałem umowę. I no, to był czas urlopów i tam ustalony był już termin, kiedy mam się stawić. To był VfB Mödling. Nie wiem, czy to jest to samo, co teraz Admira Wacker Mödling, ale... Chyba tak, to jest chyba ten sam. Być może. I w międzyczasie przyjechał prezes Kozubal do Górnika. Jeszcze nie był prezesem, było walne zebranie. No i spotkaliśmy się, oczywiście ja pojechałem tam do Zabrza z Krakowa i spotkaliśmy się z Władkiem Kozubalem, tam jeszcze z innymi znajomymi ludźmi z Górnika i Władek mi zaproponował, żebym z nim współpracował, w sensie, żebym mu doradzał i tak dalej. No i w tym momencie właśnie podjąłem decyzję, że kończę grę w piłkę. I zakomunikowałem, że jednak nie dojdzie do realizacji tego kontraktu w Austrii i po prostu skończyłem grać w piłkę. Gdzieś tam potem jeszcze próbowałem, znaczy bardziej nie ze swojej woli, ale próbowałem, ale generalnie to był koniec z zawodową piłką. Myślę, że trochę za wcześnie, bo skończyło się też chociaż próba sportowego trybu życia. Aż wtedy rzeczywiście zaczęło się staczanie po równi pochyły, jeśli chodzi o nałogi. Pewnie znam już odpowiedź na to pytanie, ale ci je zadam. Dzień, kiedy spotkałem najbardziej szaloną osobę w swoim życiu. Długo się zastanawiałem, czy odpowiedzieć tak, jak od razu pomyślałem. Czyli no, jak stanąłem przed lustrem. To nie ulega wątpliwości. Próbowałem nawet kogoś przybliżyć gdzieś do siebie i nie, bo szaleństwo może być też piękne, ale generalnie no szalony to szalony, więc moja kariera, okej, okay. Jak zwał, tak zwał, przygoda. Moje życie piłkarskie, tak powiem. Przy tym, jak się prowadziłem i co robiłem, no to rzeczywiście... Chyba nie ma szans, żebym znalazł kogoś, kto mógłby mnie zastąpić na miejscu największego szaleńca. Absolutnie z dużą przewagą chyba wygrywam ze wszystkimi. Tego pytania nie miałeś. Celowo ci go nie wkleiłem do ankiety, a bardzo lubię je zadawać. Co byś powiedział sobie młodemu? Ja pamiętam, co mówił mi mój trener, który mnie wychował i nauczył wszystkiego związanego z piłką oczywiście. Starał się też inne rzeczy. On był dla mnie jak drugi ojciec. Chodził do szkoły, dowiadywał się, jak się uczę, do mamy. Prosił mamę, żeby mi narty kupiła, żeby mi to, no mama no, robiła co mogła, żeby, bo uwierzyła trenerowi Pomorskiemu i pewnie powiedziałbym sobie młodemu to, co on mi mówił. Andrzej, no on mi wtedy nie mówił, żebym się dobrze prowadził, bo nie spodziewał się, że już się nie za dobrze prowadzę. Ale Andrzej, prowadź się dobrze, pilnuj piłki, bo możesz dzięki temu, to pamiętam, jak mówił, dzięki temu możesz mieć bardzo dobre życie i jeszcze pomóc rodzinie, rodzicom. I to pamiętam i pewnie tak bym sobie teraz powiedział, tylko no, no z perspektywy czasu, jak popatrzę, no to no wiadomo, że
niewiele z tego zrobiłem, ale no, innego bym raczej nic nie mógł powiedzieć. No, chociaż no, nie było wtedy też instytucji menadżera i tak dalej. Teraz menadżerowie mają dużo do powiedzenia. Ja nie miałem akurat nie rodziców w korze, więc no, robiłem tak, jak robiłem. No, ale no, starałbym się dać parę rad takich, które no, rzeczywiście mogłyby pozytywny skutek odnieść. Dzień, który chciałbym przeżyć na nowo. Dzień? Znaczy, generalnie ja bym chciał całe życie przeżyć na nowo. Oczywiście wiadomo, że to jest niemożliwe i bardziej na to pytanie byłem przygotowany chyba niż na dzień, bo sam dzień, no szczerze to chyba narodziny nie narodziny, bo narodziny same to nie były fajnym dniem. Narodziny wnuczki, myślę tu o córce córki, która urodziła się jako wcześniak, ważąc 16 kilo deko w 6 miesiącu. No muszę powiedzieć, że między innymi dzięki mnie w ogóle doszło do porodu. Ale to już może gdzieś tam kiedyś jeszcze się opowie o tym. Natomiast dzień, kiedy dowiedziałem się, że z Zuzką jest wszystko ok, czyli po tym, jak były naprawdę bardzo słabe nadzieje, jak ona bardzo szybko dochodziła do, miała zero w tej skali, nie wiem, nazwy, nie pamiętam nazwy tej skali, którą się ocenia noworodków. No i w momencie, kiedy rzeczywiście, bo jeździłem z córką pomagać jej na badania, czy tam dzieciaka, i jakoś tak zauważyłem, że ona w ogóle nie jest jak wcześniak. I dzień, w którym pani doktor, a już nazwiska chyba zapomniałem, Szaniawska albo coś takiego, powiedziała, że Zuzka, to ona się nadaje do reklamy, a nie jako wcześniej. I rzeczywiście fantastyczna dziewczyna wyrosła. Andrzej, zaczęliśmy od książki, to książką zakończmy. Ona się sprzedaje w sklepiku kanału sportowego bardzo dobrze. Wiem, że nie wykorzystałeś dobrze pieniędzy za pierwszą książkę, bo to też się znalazło w tym dodatkowym, ostatnim rozdziale, który Krzysiek napisał, stąd wiem. Jest takie powiedzenie, że z wszystkich organizmów żywych tylko człowiek dwa razy kopnie w ten sam kamień. To ja ci życzę na koniec tej rozmowy, żebyś drugi raz w ten sam kamień nie kopnął, tylko poszedł prostą drogą. I żebyśmy za kilka lat znowu się spotkali i zrobili drugą część tej rozmowy. Dziękuję ci bardzo. Ja również dziękuję i no, nie z pełnym przekonaniem, ale powiem tak, postaram się. Dziękuję ci. Dzięki.